Naszą przygodę z górami kamiennymi rozpoczynamy w Sokołowsku, wsi położonej na południe od Wałbrzycha. Okalające je góry nazywane są suchymi ze względu na panujący w okolicy mikroklimat. Choć dziś trudno to sobie wyobrazić, to w XIX wieku miejsce to było znane na całą Europę. Dziś świadczą o tym już tylko ruiny. Najwspanialszy rozdział w historii Sokołowska rozpoczął się w 1849 roku. Wtedy to hrabina von Kolomb namówiła swego szwagra, doktora Bremera, do zbudowania tu nowoczesnego uzdrowiska dla gruźlików. Obiekt został uruchomiony w 1855 roku i był pierwszym na świecie specjalistycznym sanatorium, w którym tę groźną chorobę płuc leczono metodą klimatyczno-dietetyczną. Uzdrowisko nie było miejscem tanim. Kuracjusze mieli tu zapewnione wszelkie wygody. Z dokumentów wynika, że w 1877 roku przebywało tu ponad 700 pacjentów. Postacią związaną z ośrodkiem leczenia gruźlicy był profesor Alfred Sokołowski i to właśnie w 1945 roku miejscowości nadano jego imię. Wcześniej Sokołowsko nosiło nazwę Gürbertsdorf. Po II wojnie światowej uzdrowisko dalej funkcjonowało, rozszerzając swój profil w kierunku leczenia różnych chorób oddechowych. Niestety brak remontów spowodował, że w latach 50. główny budynek zwany Grunwaldem został zamknięty. Kolejne dziesięciolecia historii obiektu to dewastacje, rozbiórki i pożary. Na szczęście w 2007 roku sanatorium doktora Bremera trafiło w ręce Fundacji Sztuki Współczesnej in situ, które powoli przywraca obiektowi dawną świetność. Będąc w Sokołowsku, koniecznie należy zobaczyć jeszcze cerkiew świętego Michała Archanioła. Ta maleńka świątynia została konsekrowana w 1901 roku i przez 30 lat służyła kuracjuszom. Po II wojnie światowej została porzucona i ulegała dewastacji. Przez pewien czas była użytkowana jako kostnica. Od 1980 do 1996 stanowiła własność prywatną, jako dom letniskowy. Cerkiew została odkupiona i przywrócono jej pierwotną funkcję. Od 1999 przy cerkwi istnieje pracownia pisania ikon i mała galeria ikon Michała Boguckiego. Opowiadając o Sokołowsku, nie można pominąć jeszcze jednego faktu. W latach 1951-60 mieszkał tu Krzysztof Kieślowski. Być może seanse w tutejszym kinie Zdrowie zadecydowały o tym, kim został. Obecnie na cześć wielkiego reżysera odbywa się tu coroczny festiwal filmowy. W Sokołowsku panuje niesamowita atmosfera. Spacerując tutejszymi ulicami można odbyć podróż w czasie. Miejsce to powoli odkrywane jest przez turystykę. Po krótkim spacerze wsiadamy w samochód i ruszamy w kierunku schroniska PTTK Andrzejówka.
Naszą przygodę z górami kamiennymi zaczynamy na przełęczy Trzech Dolin, gdzie znajduje się schronisko PTTK Andrzejówka. Łatwo można tu dotrzeć samochodem lub autobusem z Wałbrzycha. Schronisko otwarte zostało w 1933 roku. Na ówczesne czasy był to nowoczesny obiekt wyposażony we wszystkie instalacje. W momencie otwarcia dysponował 25 miejscami noclegowymi i ponad 200 miejscami gastronomicznymi. O randze tego obiektu może świadczyć fakt, że w 1936 roku 2 tygodnie spędziła tu królowa holenderska Wilhelmina wraz z córką. W czasie II wojny światowej miejsce to wykorzystywane było przez nazistów. Kilka lat po wojnie schronisko zostało przejęte przez PTTK. Dziś Andrzejówka to kultowy obiekt, słynący z odbywających się tu imprez i wspaniałej kuchni. Naszym pierwszym górskim celem jest Waligóra, najwyższy szczyt gór kamiennych wznoszący się na wysokość 934 metrów. Ze schroniska na górę prowadzi żółty szlak. Wejście na szczyt, mimo że nie zajmuje dużo czasu, jest ciężkie. Na dystansie 300 metrów mamy ponad 100 metrów przewyższenia. Jest stromo, momentami musimy przytrzymywać się gałęzi i pni drzew. Zimą lub po opadach deszczu ten odcinek szlaku jest naprawdę niebezpieczny. Mocno zdyszani docieramy na kolejny szczyt, zaliczany do korony Polski. Waligóra zwieńczony jest kamiennym obeliskiem. Niestety tym razem trudów wspinaczki nie wynagrodzą nam widoki. Szczyt jest mocno zarośnięty i nic z niego nie widać. Z Waligóry kombinacją żółtego i niebieskiego szlaku postanawiamy dojść do Sokołowska. Góry Kamienne to pasmo górskie należące do Sudetów Środkowych. Jest ono położone na wschód od Karkonoszy, na południe od Gór Sowich i na północ od czeskiej części Gór Stołowych. Pod względem geologicznym dominują tu skały osadowe oraz wulkaniczne, które datowane są na karbon i perm. Góry Kamienne dzielą się na 4 mniejsze pasma. Góry Krucze, Czarny Las, pasmo lesiste i Góry Suche. Tutejsze wzniesienia mają strome stoki, wąskie grzbiety i często kształtem przypominają stożki. Wysokości, na jakich leżą Góry Kamienne, predestynują je do piętra Regla Dolnego. Mimo wielu dużych stromizn, na większości obszaru dzisiejsza struktura lasu jest wynikiem działalności człowieka i wycinania drzew w XIX wieku. Podobnie jak w całych Sudetach, wyręby obsadzano wówczas szybko rosnącymi świerkami pochodzącymi z różnych siedlisk. Jedynie w wyższych partiach gór spotkać można naturalne świerczyny, a w górach kruczych fragmenty buczyny. W 1998 roku powstał na terenie Gór Kamiennych Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich,
zajmujący powierzchnię blisko 6,5 tysiąca hektarów. Na terenie parku nie występują rezerwaty przyrody ani użytki ekologiczne, za to istnieje kilkanaście pomników przyrody, głównie chroniących unikatowe formacje skalne. Szlak, którym idziemy, jest dość wymagający. Strome podejścia i zejścia dają nam w kość. Po około 2 godzinach docieramy w okolice Sokołowska.